chciałabym wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o moim spotkaniu z Ewangelią, ale zanim zacznę do was mówić, może zastanawiacie się, będąc z nami już troszkę, dlaczego i skąd w nas jest taka pewność, że wypowiadając się w imieniu Boga, mówimy do was różne rzeczy. No tak się dzieje z ludźmi, którzy przyjmują Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Wierzę w to, że dzisiaj przez moje usta będzie do was mówił Bóg i wierzę też, że wielu z was otrzyma dzisiaj od Boga słowo, jak również wierzę też w to, że wielu z was pojedna się dzisiaj z Bogiem i wierzę w to, że życie wielu z was dzisiaj zacznie biec w zupełnie innym kierunku. Może ci się wydawać, że nie potrzebujesz Boga, ale opowiem ci moją historię i myślę, że wielu z was będzie się umiało w niej odnaleźć. W ogóle w imieniu tego Boga, o którym my mówimy, jest masa robionych dziwnych rzeczy. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że są różne ruchy i one mówią w imieniu Boga. Nie chcę was dzisiaj przekonywać, ale wierzę w to, że dzisiaj w swoich sercach będziecie wierzyli w to, że jesteśmy od Boga. I to nie dzięki nam się dzieje, ale dzięki Duchowi Świętemu. Wierzę w to, że Duch Święty będzie dzisiaj was przekonywał w waszych sercach o tym, że jesteśmy od Boga. Wiecie, nie zawsze jest tak, że słyszymy o prawdziwych drzwiach, jak pojednać się z Bogiem. Dlatego postanowiłam, żeby powiedzieć wam dzisiaj o Jezusie Chrystusie. Dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Przeczytam wam troszeczkę Słowa Bożego, czyli Biblii. Ewangelia Marka, 1:14-15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą, mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jeszcze raz. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą, mówiąc: wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Z tego tekstu, kochani, wynika, że Jezus głosił Ewangelię Bożą. A więc również z tego tekstu wynika, że można się spotkać z czymś takim, co nie jest Ewangelią Bożą. I tak jak powiedziałam wcześniej, Ewangelia jest informacją o Jezusie Chrystusie, o tym, co Jezus zrobił dla ludzkości. W świecie religijnym mówi się o tym dobra nowina, ale tak naprawdę co to w ogóle znaczy ta dobra nowina? Wiecie, nie chcę was dzisiaj zostawić tylko i wyłącznie z taką definicją, że Ewangelia to jest dobra nowina. Chcę wam troszkę powiedzieć więcej. Ale wróćmy do Ewangelii Marka, to jest bardzo ważne. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus. Jezus, kochani, nie przyszedł wcześniej. Przyszedł dopiero wtedy, kiedy Jan został uwięziony. A więc popatrzmy za tym, co głosił Jan. Ewangelia Marka 1, 4, a potem 7 i 8. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. A głosił, mówiąc: idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie was chrzcić Duchem Świętym. Przeczytam wam to jeszcze raz. Zapewne słyszeliście to już, może w kościele, lub niektórzy z was, jak posiadacie Biblię. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, a głosił, mówiąc: idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie was chrzcić Duchem Świętym.
Popatrzcie, Jan mówi, że idzie ktoś mocniejszy. Jan mówi, że idzie ktoś silniejszy. Ale kto? On mówi o tym, że nie jest godzien, aby rozwiązać mu rzemyków u jego sandałów. Jan chrzci na odpuszczenie grzechów. Czy to ma cokolwiek wspólnego z pokutą? Czyli z wyrzeczeniem się starego życia w momencie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela? Absolutnie nie. Jan Chrzciciel mówi, w jaki sposób przeciętny Żyd, wyznający Jahwe jako Boga, winien żyć według zasad określonych w 10 przykazaniach i w kilkuset przepisach rabinistycznych. Jan potępia zło, a głosi dobro. Ale to nie jest Ewangelia Boża. Jan potępia zło, a głosi dobro. I wielu z nas uważa tak naprawdę, że tylko i wyłącznie nowego narodzenia, zmiany, zbawienia, jakkolwiek to nazwać, potrzebują ludzie źli, potrzebują wywrotowcy, potrzebują ci, którzy niszczą innych ludzi. Ale absolutnie nie ludzie dobrzy. Ale Jan powiedział, idzie za mną mocniejszy, idzie za mną silniejszy. Wiecie, o kim mówił Jan? Jan mówił o Jezusie, Jan mówił o Mesjaszu. I ja modlę się, aby objawiał wam się dzisiaj Mesjasz. Niech objawi wam się dzisiaj podczas tego głoszenia Pan Panów i Król Królów, ten, który umarł za twój i mój grzech. Kończąc swoją wypowiedź, jak należy żyć i prostując wypaczenia związane z prawem mojżeszowym, mówi tak, idzie za mną mocniejszy. Jan, tak jak mówiłam wcześniej, mówi o Mesjaszu. Jezus to Mesjasz. I dopiero ten Mesjasz, czyli Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, głosi Ewangelię Bożą. I posłuchajmy teraz, co głosi Jezus. Co głosił Jezus przede wszystkim? Musisz to wiedzieć. Musisz to wiedzieć. Co głosił Jezus? Chcę ci włożyć dzisiaj do ręki narzędzia. Chcę ci włożyć dzisiaj do ręki prawdziwą informację. Jak pojednać się z Bogiem. Żebyś nigdy w życiu nie uległ kłamstwu. Żeby cię nikt nie oszukał, żeby cię nie wykorzystała religia. Po to tu jesteśmy, aby wam powiedzieć prawdę. Co głosił Jezus? Przede wszystkim, wypełnił się czas. Przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jeszcze raz, wypełnił się czas. Przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Kochani, ja do was dzisiaj mówię. Wypełnił się czas, bo ja przed wami stoję. Przybliżyło się Królestwo Boże, bo ja przed wami stoję. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Dzisiaj wielu z was będzie dotykanych przez Boga. W waszych sercach będzie następowała bardzo duża zmiana. W waszych sercach będą następowały ruchy i decyzje ku temu, aby pojednać się z Bogiem. Z czego się należy upamiętać? Ludziom się wydaje, że z ćpania, z mordowania. Wiecie, to są tak naprawdę skutki uboczne. Kiedy człowiek poznaje Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to zaczyna żyć dobrym życiem. Ale z czego się upamiętać? Z niewybrania Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Z grzechu samodzielności. Z grzechu niebycia wypełnionym Świętym Duchem. Z grzechu nieuznania Jezusa jako Mesjasza. I z grzechu niebycia na nowo narodzonym. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Czy kiedyś ktoś w kościele ci powiedział, że możesz narodzić się na nowo, że możesz przyjąć
przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, że możesz poznać Go jako Mesjasza, że Jezus jest biletem do nieba. Czy kiedyś ktoś Ci o tym powiedział? I teraz, żeby nie być gołosłowną, żeby nie opowiedzieć Wam tylko i wyłącznie zwykłej definicji, chcę Wam opowiedzieć moją historię. Ja spotkałam się osobiście z Jezusem. Osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa i On mnie zbawił. Dał mi nowe życie. Jestem dzisiaj nowym człowiekiem. Kiedy miałam niespełna 16 lat, związałam się z człowiekiem, który był przestępcą. Miał na swoim koncie już morderstwo. I wiecie, absolutnie nie bałam się, dlatego że wewnątrz siebie czułam się tak niebezpiecznie, że postanowiłam, że zwiążę się z kimś, kto ma poważanie, kogo słuchają inni ludzie i kogo się boją. Jako tak naprawdę dzieciak decyduje się na taki ruch. Robię to sama, nikt mnie do tego nie zmusza. Wiem, że potrzebuję realnie poczuć się bezpiecznie. I wiecie, tak naprawdę bardzo szybko okazuje się, że moje życie nie jest bezpieczne, że moje życie ulega coraz większej destrukcji, że w moim życiu jest coraz gorzej. Artur, bo tak się nazywa facet, z którym się zdecydowałam, żeby żyć, stoi tam, jest dzisiaj moim mężem, ale do tego zaraz dojdziemy. Artur jest coraz gorszy i tak naprawdę ja nie do końca też rozumiem, co w moim życiu w ogóle ma miejsce. Na początku, kiedy byłam taka, wiecie, 16-letnia małolatka, na wiele rzeczy nie zwracałam uwagi, ale kiedy się staję coraz starszą dziewczyną, to widzę, że popełniłam ogromny błąd. Że popełniłam ogromny błąd i że za chwilę nikt z tej patologicznej sytuacji nie będzie mnie mógł uratować. Kiedy mam niespełna 20 lat, przychodzi na świat nasz syn Wiktor. Między nami nie jest już do końca dobrze. Artur jest bardzo złym człowiekiem. Uzależnia od narkotyków młodych ludzi. Produkuje narkotyki. Staje się, można powiedzieć, zawodowym przestępcą. Wiele osób do dnia dzisiejszego mnie pyta, nie mogłaś z tym nic zrobić? Nie miałaś się komu poskarżyć? Wiesz, ja nie wiem, co to znaczy poskarżyć się na zawodowego przestępcę, ale komu? Miasto, w którym jesteśmy, w którym mieszkamy, to jest małe miasto i policja była skorumpowana. Więc tak naprawdę ja nie bardzo miałam się komu poskarżyć. Komu miałam się poskarżyć? W moim domu brakowało pieniędzy, więc kiedy moi rodzice widzieli, że ja mam kasę, to moja mama mówiła do mnie, ale weź, o co ci chodzi? Przecież macie pieniądze. A ja się bardzo bałam. Wiesz, informacja ciąży. Bałam się już nie tylko o siebie, ale bałam się też o naszego syna. Widziałam, czym tak naprawdę zajmuje się Artur i te informacje bardzo mi ciążyły. Wiecie, teraz Patryk Wega nagrywa takie różne filmy, więc możecie wyobrazić sobie, jak wyglądało nasze życie. Jak może wyglądać życie zawodowego przestępcy. Informacje, które widzę, obrazy, które widzę, bardzo mi ciążą. Jest mi źle z powodu tego, co oglądają moje oczy, ale z drugiej strony absolutnie nie wiem, gdzie mam iść po pomoc. W mieście również, w którym mieszkamy, jest pewna kobieta, ona dzisiaj już nie żyje, jako jedyna w historii Polski uciekła z więzienia. I ona kiedyś do mnie przyszła i powiedziała, dzieciaku, szkoda mi ciebie. Mam plan. Pomogę uciec tobie i Wiktorowi. I wiecie, ja ją zapytałam o ten plan. Jaki to jest plan ucieczki? I ten plan ucieczki był bardzo słaby. Ja mówię, pani Aniu, dziękuję pani bardzo, ale ten plan jest tak słaby, że ja w ogóle w niego nie wchodzę. Ponieważ przyglądając się na życie zawodowego przestępcy i rzeczy, które na przykład mówił do mnie Artur, że jeśli zdecydujesz kiedyś ode mnie odejść,
zabrać Wiktora, to znajdą cię moi koledzy, wyleją ci kwas na twarz, zrobię z ciebie ostatnią szmatę i zabiorę ci dziecko. I tak krok po kroku nasze życie wygląda coraz gorzej, mi jest coraz bardziej źle, mam depresję, ważę 48 kilo i nie wiem, co dalej począć ze swoim życiem. I kiedyś się wydarzyła taka sytuacja, że Artur miał do odsiadki taki krótki wyrok 10 miesięcy i różne wyroki sobie umiał odraczać, ponieważ wiecie, jak to jest w świecie przestępczym, ma się również fajnych kolegów w postaci adwokatów, którzy ratują tyłki, więc tak też było w przypadku Artura, ale tego wyroku nie odroczył. Ja pamiętam, że będąc we własnym pokoju, zawołałam do Boga, powiedziałam: jeśli jesteś, to zabij go albo go zmień. I Artur został aresztowany na ten krótki wyrok, 10 miesięcy. Ja się bardzo cieszyłam. Bardzo się cieszyłam, bardzo byłam zadowolona. W ogóle mówię, teraz tak naprawdę będę mogła sobie normalnie pożyć. Będę mogła normalnie sobie pooddychać. Choć wiedziałam, że 10 miesięcy szybko minie i że on wróci do tego domu. I wiecie, po niespełna 3 miesiącach napisał do mnie list, że poznał Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że on mnie prosi o przebaczenie. I wielu z was dzisiaj robi takie duże oczy na nas. Co wy tu robicie? Od kogo wy jesteście? Skąd wy się urwaliście? Kiedy ja dostałam ten list z tą informacją, poznałem Jezusa i Jezus przebaczył mi moje grzechy i ja ciebie proszę o przebaczenie, to ja po prostu wywaliłam gały jak żaba na treść w ogóle tej informacji. W ogóle od razu z tym poszłam do mamy, ponieważ mieszkamy z Artura mamą. Ja wie, zobacz, w ogóle zwariował. Wiecie, wydawało mi się, że ponieważ na tle religijnym ludzie głupieją, więc wydawało mi się, że przeżył jakiś, coś dziwnego przeżył. Mówię, może narkotyki go puściły w więzieniu, usnął, przyśnił mu się Jezus i on teraz do mnie napisał, że spotkał Jezusa. Tak na tamten czas myślałam. Absolutnie ta informacja nie wywarła na mnie żadnego wrażenia. W ogóle. Byłam zdziwiona jak wielu dzisiaj z was. Nawet mogę powiedzieć, że się obawiałam, ponieważ wiedziałam, że Artur jest człowiekiem, który radzi sobie w życiu, więc mówię tak. Popalił wszystkie mosty, grupa przestępcza w ogóle chce go odpalić, jest na nas wyrok śmierci, więc mówię, schowa się teraz w temacie Boga. Taki będzie miał schron, założy kościół, będzie wyłudzał pieniądze, a ja będę jakąś gospochą. Możecie się śmiać, bo ja opowiadam prawdziwą historię, a Jezus Chrystus to jest ludzki Pan. Wiecie, o co chodzi? Bóg nie ma nic wspólnego z religią. I te 10 miesięcy szybko mija i Artur wraca do domu. Nie mogę powiedzieć, że jakoś oczekiwałam na jego powrót, bo nie. Ale wrócił do domu nowy człowiek. Wiecie, ja oglądałam kilka jego wyjść, ponieważ jesteśmy ze sobą ponad 20 lat. I ja oglądałam kilka jego wyjść z więzienia. I każde wyjście było takie samo. Po prostu ono było bez żadnych zmian. Choć wielokrotnie Artur mi obiecywał zmiany. Obiecywał mi, że teraz będzie inaczej. Wiesz, teraz się wszystko naprawi. Ale za każdym razem, kiedy wychodził, to miał coraz gorsze znajomości, a wskutek tego coraz gorsze rzeczy robił. Ale tym razem było zupełnie inaczej. Ja zobaczyłam, że on jest jakiś inny, że on jest dziwny. Przede wszystkim powiedział do mnie tak: posłuchaj, musimy wziąć ślub. Nie będę z tobą spał, bo to jest grzech. Słuchajcie, ja dosłownie byłam przerażona. Ja wie, ale jak to w ogóle, wie, że spać? Mówię, jak to? Przecież mówię, mamy 4-letniego syna. Mówię, zwariowałeś? Że teraz spać nie będziemy, bo co? Bo to jest grzech. Wiecie, ja naprawdę autentycznie byłam przerażona tymi wszystkimi informacjami. Wzięliśmy ślub. Artur pozrywał w domu różne obrazy. Powiedział, że on teraz wprowadza tutaj Królestwo Boże. I wiecie, ja w ogóle przyglądałam się jego życiu. Nie do końca interesowały mnie słowa, które mówił, ale przyglądałam się temu, w jaki sposób żyje.
Mówił mi o tym, że Jezus żyje, że każdy na tej ziemi powinien się na nowo narodzić. To, co umiał w życiu robić, to przed spotkaniem Jezusa, to być bandytą. Umiał kraść, wyłudzać pieniądze, wykorzystywać ludzi, czyli czynić zło, tak jak diabeł. A teraz się okazuje, że on chce iść do pracy. Mówi, wiesz co, pójdę do pracy. Ja wiem, ale do jakiej? Przecież nie potrafisz pracować. Zrobił sobie kurs na wózek widłowy i zaczął pracować w takim magazynie. Widziałam, że czyta Biblię. Widziałam, że kiedy mówi, że idzie się modlić, to po prostu się modlił. Wiecie, zrozumiałam też i zobaczyłam, że jest innym człowiekiem. I przestałam się go bać. Na skutek tego, że przestałam się go bać, to mówię, to teraz ja ci odpłacę. To teraz ja pójdę po bandzie. I pamiętam takie sytuacje, jak w ogóle mówię, to ja teraz na dyskotekę pojadę. A wiecie, co on robił? Modlił się do Boga. I wielu ludzi jest właśnie takich zdziwionych, jak my mówimy, chodź pomodlę się o ciebie. Ale tu? No tak. Tak. Taki jest Bóg. Bóg jest zainteresowany życiem drugiego człowieka. I wiecie, ja pamiętam, założyłam takie, prasowałam sobie takie spodnie białe, mówię, pojadę na dyskotekę z koleżankami. A on w pokoju obok modlił się. Ja zakładam spodnie na tyłek, one mi pękły. Ja wie, wow, ale moc w modlitwie. Widziałam, że modli się o pracę. Widziałam, że modli się o to, aby być dobrym ojcem, aby być dobrym mężem. Widziałam też, jak koledzy przestępcy przyjeżdżali do niego i proponowali mu szybkie zarobienie pieniędzy. Mówili do niego, chodź Artur, jest szybka kasa. A on mówił, ja poznałem Jezusa. Poznałem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Mam teraz inny zawód. Nie param się już przestępstwem. I mówię to do was, na przykład wierzący ludzie. Jeśli się borykacie ze światem, to po prostu zacznijcie mówić o Jezusie. To jest bardzo prosta informacja. Chcesz, żeby świat od ciebie odpadł, to po prostu mów o Jezusie, że spotkałeś Jezusa. I wiecie, wyjście z grupy przestępczej nie jest takie łatwe. Można dostać kulkę w łeb. I ja się przyglądam na tego Boga w życiu tego człowieka. Widzę w nim pewność. Widzę w nim determinację. Widzę, że jest niezachwiany. Widzę, że jego tak to tak, a jego nie to nie. Wiecie, w tym starym życiu mieliśmy fajne samochody, fajne ciuchy. Jezus żyje. A potem policja nam wszystko pozabierała. I kiedy Artur poszedł do pracy, to przesiadł się z BMW na takiego różowego składaka. I ja pamiętam, że się tego wstydziłam. Wiecie, czego się wstydziłam? W ogóle wstydziłam się, w jaki sposób on żyje. Było mi wstyd. On był dumny, bo on znał Boga. On poznał Boga. I przez cały czas mówił do mnie, musisz na nowo się narodzić. Jeśli nie narodzisz się na nowo, pójdziesz do piekła. Wtedy wiedziałam, że jest między nami ogromna przepaść. Mówię, jak my teraz będziemy żyć? Jak będziemy żyć? Kiedyś odważyłam się i pojechałam z nim do takiej wspólnoty, do której on jeździł. I kiedy byłam w tym kościele, to chcę wam powiedzieć, że poczułam się tam bardzo bezpiecznie. Poczułam, że pierwszy raz znajomi Artura nie chcą mi wsadzić nóż w plecy. To byli ludzie zbawieni. To byli ludzie, którzy poznali Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Przyglądam tak się jego życiu. On mi wciąż głosi Ewangelię. Mówi mi o tym, że zbawienie jest za darmo, z łaski, nie z uczynków. Bardzo mnie to denerwuje. W ogóle irytuje mnie informacja o Jezusie. Wiecie dlaczego? Bo go nie znałam. Bo go nie znałam i nie miałam również takiej potrzeby, aby oddać mu swoje życie. Ale idźmy dalej. Z uwagi na to, że żyłam z Arturem, więc moje życie zostało też dotknięte niefajnymi rzeczami. Miałam kiedyś, założyłam firmę. Była to firma reklamowa.
i na tą firmę. Artur ze swoimi kolegami, oczywiście za moim przyzwoleniem, brali kredyty, wyłudzali te kredyty, brali ekskluzywne samochody. No i wiecie, co potem się działo. Nikt nie spłacał kredytów, samochody też ginęły, a wszystko szło na moje konto. I któregoś dnia do naszego domu przyjechała policja. Aresztowali wtedy mnie i Artura. Artur jest zbawiony, zna Jezusa, a ja Jezusa nie znam. Zostałam potraktowana jak klasyczny przestępca. Zostałam skuta w kajdany i policja mnie poinformowała, że jadę do prokuratury, tam usłyszę zapewne zarzut i dostanę 3 miesiące sankcji, czyli pozbawienia wolności. Artur jest wtedy również aresztowany, w domu zostaje nasz mały syn. Ja się bardzo boję, a on się nie boi. Daje mi wtedy do ręki 10 zł i mówi do mnie, nie bój się, na pewno wrócisz. I to nie jest normalne, nie boi się, choć wie, że w domu zostaje jego żona, że w domu w ogóle, że ja jestem aresztowana, a w domu zostaje kilkuletni syn, ale on się nie boi, a mi runęło całe życie. Bardzo się bałam. Tego samego dnia aresztowali do więzienia mojego tatę i 2 moich szwagrów. Tak naprawdę te rzeczy miały się nigdy nie rypnąć. Mecenasi mieli zajmować swoje stanowisko i różne rzeczy miały nigdy się nie rozwalić. Ale okazało się inaczej. Widzę tak naprawdę wtedy Artura po raz ostatni. Nie widzieliśmy się potem ponad 3 lata. I wiecie, ja jadę w tym samochodzie skuta kajdanami tutaj w Warszawie na ulicę Kruczą do prokuratury. I po raz kolejny wołam do tego Boga, z tym, że teraz już do żywego, do takiego, o którym słyszę. Mówię, Boże, jeśli jesteś żywy, bo wiem, że w tej sytuacji życiowej, w której się znalazłam, trup mi nie pomoże. Mówię, jeśli jesteś żywy, to ja nie mogę iść siedzieć do więzienia. Ja nie miałam potrzeby oddania Bogu swojego życia. Zaraz wam powiem dlaczego. Ale mówię, ja nie mogę iść siedzieć do więzienia. Bałam się o siebie i bałam się o naszego syna. I kiedy weszłam do prokuratury, to dostałam środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Są 2 środki zapobiegawcze. Jest sankcja 3-miesięczna albo dozór policyjny. I ja dostałam dozór policyjny. Czyli tak naprawdę musiałam 2 razy w miesiącu, w tygodniu podpisywać taką informację u siebie w miejscu zamieszkania na policji. I nie mogłam opuszczać kraju. Kiedy wróciłam do tego domu, jadąc tutaj z tej Kruczej z Warszawy do domu, bardzo płakałam. Różni ludzie, płakałam strasznie. W ogóle nic mnie tak naprawdę nie interesowało. W ogóle mówię, to jest bajka, czy to się dzieje naprawdę, w ogóle o co kaman. I wiecie, kiedy wróciłam do tego domu, to ja wiedziałam, już ja wiedziałam wewnątrz siebie, tam, głęboko, że ten Bóg, do którego ja zawołałam, On uczynił dla mnie cud. Normalnie po ludzku było to niemożliwe. Był na mnie taki materiał dowodowy, że powinnam siedzieć w więzieniu. Ale ja nie oddaję Jezusowi swojego życia, ponieważ ja nie mam takiej potrzeby. Ja tak naprawdę byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Miałam w sobie własny miernik sprawiedliwości. I uważam, że większość z nas chodzi po tej ulicy i jesteśmy sprawiedliwymi ludźmi. Uważamy się za sprawiedliwych. Właśnie myślimy, że czynimy dobro, a nawrócenie, jakkolwiek to nazwać, jest dla tych, którzy czynią zło. Ale wiecie, została mi w domu po Arturze Biblia. Wiedziałam, że on się z czegoś nawraca. Mówię, Boże, on ci za coś przepraszał. W ogóle ja nie mam takiej potrzeby. Nie mam takiej potrzeby w ogóle, ale przekonaj mnie, jeśli jestem w błędzie, jeśli moje życie idzie w złym kierunku, to przekonaj mnie.
I wiecie, zaczęłam czytać sobie Biblię i przeczytałam, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. Dasz wiary? Na mnie spadł taki ciężar win. Ja zrozumiałam, że w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Że w moim sercu grzeszyłam cały czas. Spałam z co drugim facetem na ulicy. Wiecie, o czym mówię? Wiesz, o czym mówię? Tak ma większość ludzi. I ja sama we własnym pokoju powiedziałam: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Cię do mojego życia. Ja przyjmuję Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Ja przepraszam Cię za każdy grzech, za każdy błąd. Obmyj mnie swoją świętą krwią. I On przyszedł do mojego serca i zamieszkał we mnie w postaci Ducha Świętego. I chcę Ci powiedzieć tak, że w momencie, kiedy oddałam swoje życie Bogu, natychmiast ze mnie coś spadło. I wiecie, co to było? Demon lęku. To właśnie ten lęk paraliżował większość mojego życia. To ten lęk powodował to, że byłam ofiarą i łatwo było mnie powkręcać w różne sytuacje. Ja absolutnie do nikogo nie miałam pretensji za tamtejsze moje życie, ponieważ to ja sama decydowałam. Słowo Boże mówi, że wielu ludzi tkwi w niewoli z uwagi na lęk. Odpadł ode mnie lęk przed śmiercią. Przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela spowodowało to, że odpadł ode mnie lęk przed śmiercią. Wiecie, kiedy narodziłam się na nowo z Bożego Ducha, napisałam do Artura list, że oddałam swoje życie Jezusowi. I pomimo to, że znaliśmy się tyle lat, kiedy pojechałam do Niego na pierwsze widzenie, to pojechałam do Niego na takie widzenie jak nowy człowiek. I Biblia mówi o takim nowym człowieku, który się urodził na nowo z Bożego Ducha. Pamiętam, że troszkę się wstydziłam. Mówię, jestem nowa. On jest nowy, ja jestem nowa. I teraz będziemy mieli spotkanie dwoje nowych ludzi. Słowo Boże mówi, że zbawienie jest z łaski za darmo, nie z uczynków. Nie z uczynków. Z łaski, za darmo, żeby się nikt nie mógł chlubić przed Bogiem. Wiecie, jak ja sobie tłumaczyłam przed przyjęciem Jezusa moją sprawiedliwość? W ogóle mówię, mi, ja jakoś przemknę. Jezusa zabili, a mnie chciano zabić. Więc mówię, na pewno Bóg przymknie oko na to. Ale Słowo Boże, to Słowo Boże. I ono mówi, że zbawienie jest za darmo z łaski, nie z uczynków. I że nie ma ani jednego sprawiedliwego, że wszyscy zbłądzili. Każdy na własną złą drogę zboczył. Zbawienia nie potrzebują tylko i wyłącznie kryminaliści, źli ludzie. Zbawienia potrzebuje każdy człowiek. Ja byłam tym dobrym człowiekiem. Ja byłam ofiarą i uważałam się, że jestem dobra. Opowiadam wam prawdziwą historię. Historię mojego życia. I tego, w jaki sposób spotkałam się z Jezusem. Religia nie da ci pewnych odpowiedzi. Religia będzie stawiała przed ważnymi informacjami życiowymi znak zapytania. Ona nie powie ci nic, co spowoduje, że będziesz miał pewność. Religia mówi o czyśćcu, a czyśćca nie ma. A ja chcę, żebyś dzisiaj miał pewność swojego zbawienia. Chcę, żebyś dzisiaj oddał swoje życie Jezusowi. Chcę, żebyś dzisiaj pojednał się z Bogiem jako swoim osobistym Panem i Zbawicielem. Chcę, żebyś dzisiaj wybrał Jezusa jako Mesjasza. Chcę, żebyś dzisiaj stał się odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Chcę, żebyś dzisiaj był wypełniony Duchem Świętym. Chcę, żebyś dzisiaj stał się obywatelem nieba. To w ogóle nie chodzi o to,
czy tam pijesz, ćpasz i to w ogóle nie o to chodzi. Bóg rozwiązał sprawę grzechu w Jezusie Chrystusie. Chcę, żebyś dzisiaj przyjął bilet do nieba, żebyś dzisiaj przyjął Jezusa jako przebłaganie za twój grzech. Żebyś przyjął Jezusa jako przebłaganie za twój grzech. Wiecie, bardzo mnie irytowało, kiedy Artur wrócił do domu i mówił mi z taką bardzo dużą pewnością o Bogu. Mnie to bardzo irytowało. I tak właśnie też było z Jezusem. Postawa Jezusa bardzo irytowała religijnych ludzi. Wiecie, co ich irytowało? Pewność Jezusa. Że on mówił do Boga: Abba. To tak naprawdę bardzo irytowało ludzi, że miał w sobie pewność. Chcę, żebyś dzisiaj miał taką pewność. Chcę, żebyś dzisiaj stał się człowiekiem Królestwa Bożego. Chcę ci powiedzieć jeszcze taką ważną rzecz. Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus poniósł twój i mój grzech, ale również rozchorował się każdą chorobą. I chcę ci powiedzieć, jakie ja miałam z tym doświadczenie. Kiedy byłam młodym wierzącym, nie od razu wiedziałam tak naprawdę wszystko. Dochodziłam do pewnych rzeczy. I miałam taką straszną chorobę skóry. W ogóle myślałam, że mam trąd. W ogóle mówię, kurczę. Czytałam wtedy sobie Hioba. Mówię, Hiob się skrobał jakąś tam szyszką. Ja też jakieś takie miałam tam owoce zasuszone w koszyku i też się nimi skrobałam. I w ogóle mi się wydawało, że no, że to Bóg mnie czegoś uczy. I wiecie, spotkałam na mojej drodze pewnego człowieka. Człowieka, który był pewien tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Ja wtedy byłam wierząca chyba ze 2 lata. Stanęłam naprzeciwko niego. Mówię o mojej tej chorobie. On do mnie mówi, a ile jesteś wierząca? Ja mówię, 2 lata. A on do mnie mówi, to nie módl się, bo nie umiesz. Ja mówię, od razu tak pomyślałam sobie, ham, ale mnie potraktował. I wiecie, on położył na mnie ręce. Zgromił diabła. Powypędzał ze mnie demony. I powiedział, że choroba się musi wycofać. I tego samego dnia podszedł do mnie człowiek i powiedział do mnie tak. Jak wrócisz do domu, to wrzuć sobie do wanny z wodą słoik z musztardą, w sensie musztardę. Zanurz się w tej wodzie 3 razy i będziesz uzdrowiona. A wiesz, czemu ci to mówię? Ponieważ stań się dzisiaj jak dziecko w stosunku do tego, co ja mówię. I ja wróciłam do domu, nalałam sobie wody do wanny, roztrzepałam tę musztardę, weszłam do tej wody, zanurzyłam się 3 razy i zostałam totalnie uzdrowiona. Krosty z mojego ciała natychmiast zginęły. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie umarł. On żyje, dalej uzdrawia, dalej uwalnia i chce, żeby wiara dzisiaj została zaszczepiona w twoim sercu. Opowiadam ci o tym Bogu, który mówi w taki sposób, że można go zrozumieć. On nie mówi do nas religijnym językiem. On tak nie mówi, to religia tak mówi. Religia uczy różnych definicji, a Bóg posłał Jezusa, a potem chce, aby człowiek stał się po prostu uczniem. Wiesz, że Bóg mówi? On normalnie mówi. Dlatego ja mówię w sposób normalny. Nie mówię w sposób religijny, ale mówię do ciebie w sposób normalny. Czy to dotyka twojego serca? Czy osoba Jezusa jest ci teraz bliższa? Czy osoba Boga jest ci teraz bliższa? O Bogu, kochani, wiemy tyle, ile, jakie tak naprawdę mamy z Nim doświadczenie. Moje doświadczenie z Bogiem
jest coraz większy. Zbawił mnie, znam Go jako Zbawiciela, znam Go jako Uzdrowiciela i znam Go jako Ojca. Czy wierzysz w to, że Jezus wróci? Może nie wierzysz, ale chcę Ci powiedzieć, że czy wierzysz, czy nie, to On i tak wróci. Pytanie, czy należysz do Niego? Czy należysz do Jezusa? Przeczytam Wam list świętego Pawła do Tesaloniczan 5:3. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Straszna to jest informacja dla ludzi nieznających Jezusa. To jest straszna informacja dla kogoś, kto nie zna Boga. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Czy wierzysz, czy nie, Jezus wróci. On wróci, ale On już nie wróci jako... On wróci jako ten, który będzie sądził. Ci, którzy oddali swoje życie Jezusowi, staną na sąd po nagrodę. A ci, którzy nie oddali Mu swojego życia, będą sądzeni, gdzie spędzą swoją wieczność. W niebie czy w piekle? Oddaj życie Jezusowi, póki nazywa się to, co jest dzisiaj. Póki tak naprawdę jeszcze jest dzisiaj. I ja modlę się, aby te słowa wwiercały się w Twoje serce. Myśl o nich. Myśl o tym, że dzisiaj pod kolumną Zygmunta byli ludzie, którzy mówili w tak pewny sposób o Bogu, że szok. Byłem na różnych spotkaniach religijnych, słyszałem różne informacje, ale oni mówili inaczej. Oni mieli tą pewność. Oni mówili, że znają Boga. Oni mówili, że mają z Nim relacje. Oni mówili, że oni przebaczają grzechy. Oni mówili, że odpuszczają grzechy. Oni mówili, że uzdrawiają, że uwalniają, że wskrzeszają. Skąd ta pewność? Od Boga samego. Objawienie Jana 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak wróci Jezus. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona. Nie schowasz się nigdzie. Nigdzie się nie schowasz. Będziesz musiał stanąć twarzą w twarz z Bogiem. Kochani, religia nikomu nie daje żadnej pewności. W kluczowych takich rzeczach, w których potrzebujemy mieć pewność, i religia stawia znaki zapytania. My nie wiemy. Ja się wcale nie dziwię. Ponieważ kto ci może dać dobre informacje, jeśli nie spotkał się z Jezusem? Czy chciałbyś dzisiaj poznać Jezusa? Czy chciałbyś dzisiaj oddać Jezusowi swoje życie? Wiecie, tu stoi Artur i to o nim opowiadałam, że był tym przestępcą. I wiecie, my dalej ze sobą żyjemy, dalej jesteśmy małżeństwem, prowadzimy razem wspólnotę. I ostatnio ktoś do mnie powiedział, ponieważ ja głoszę w czwartki Ewangelię na ulicach, ktoś do mnie mówi: ty, frajerko. Ja mówię: ale czemu, frajerko, że co? No żyjesz z tym bandziorem? Ja mówię: ale on nie jest bandziorem. Bandzior umarł. A to jest teraz nowy człowiek. Bóg mu dał nowe serce i mi dał nowe serce. Stare życie przeminęło. W Chrystusie Jezusie dostaliśmy nowe życie. Nowy przedział przed nami się otworzył. Ja przebaczyłam Arturowi. Zapytałam kiedyś Boga. Mówię: ale jak ja mam teraz z Nim żyć? Jestem zbawiona, idę do nieba, już to wiem. Ale moja dusza jest poraniona.
chciał mnie zabić, zdradził mnie, jak ja to mówię, ze wszystkim, co nie ucieka na drzewo, jak mam z nim żyć? A Bóg do mnie mówi, ty podaj mi decyzję, a ja uleczę twoje serce. I Bóg uleczył moje serce. Ja podjęłam decyzję o przebaczeniu, a Bóg uleczył moje serce. Czy chcesz dzisiaj oddać Jezusowi swoje życie? Czy chcesz oddać Jezusowi swoje życie? Może do tej pory miałeś tylko i wyłącznie doświadczenie z religią. Może ci mówili o dobrze i o źle. O dobru i o złu. Ale ja do ciebie mówię, że mieszka we mnie mocniejszy. I ten mocniejszy, i ten silniejszy może dzisiaj stać się twoim Panem. On dzisiaj może w tobie zamieszkać przez Ducha Świętego, czy byś chciał. Kochani, chrześcijaństwo nie jest dla starszych ludzi. Chrześcijaństwo nie jest dla tych, którzy skorzystali już z życia, pocieszyli się swoim życiem, a teraz już nic więcej im nie zostało, tylko zasiąść w ławce. Nie. My jesteśmy tutaj w naszej wspólnocie, jesteśmy bardzo różnymi ludźmi. Bardzo. Są wśród nas mecenasi, są wśród nas były prostytutki, byli kryminaliści, ale mamy też ludzi normalnych, w sensie takich, którzy nie nagrzeszyli tak, jak powiedzmy jakiś tam kryminalista. Ale w zetknięciu z Ewangelią, z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie i o tym, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ludzie byli przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie i oddawali Jezusowi swoje życie. Czy ty dzisiaj chciałbyś oddać Jezusowi swoje życie? Czy chcesz Mu oddać swoje życie? Nie bądź obojętny. Nie bądź obojętny. Kiedyś pamiętam, ktoś powiedział mi, życie szybko mija, idź na całość. Piłam wódkę, ta la 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 la, w ramionach śmierci zasypiałam. Jezus był tuż, On podał mi swą dłoń, gdy byłam na dnie. Zbawił me życie i dał mi swoją moc. Miłością napełnił mnie, dlatego śpiewam dziś. Mój Jezus, mój Pan, mój Jezus, mój Pan, mój Jezus, mój Pan, mój Jezus i Twój może być. Mój Jezus, mój Pan. Mój Jezus, mój Pan, kiedyś pamiętam, kiedyś pamiętam, ktoś powiedział mi, życie jest za krótkie, idź na całość. Piłam wódkę, la 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 la, w ramionach śmierci zasypiałam, lecz Jezus był tuż. Lecz Jezus był tuż, On podał mi swą dłoń, gdy byłam na dnie. Zbawił me życie i dał mi swoją moc. Miłością napełnił mnie, dlatego śpiewam dziś. Mój Jezus, mój Pan, mój Jezus, Twój może też być. Mój Jezus, mój Pan, mój Jezus, Twój może też być. Mój Jezus, mój Pan, mój Jezus, mój Pan. Ojcze, ja teraz modlę się, abyś przekonywał
ludzi o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Ja modlę się, aby spadały teraz łuski z ich oczu. Ja modlę się, aby spadały kajdany z ich umysłów. Ojcze, ja teraz modlę się, aby słowa Ewangelii dotykały ludzi. Ja modlę się, aby obojętność zamieniała się teraz w zainteresowanie. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Jest we mnie silniejszy. Przyjdź i doświadcz silniejszego. Jest we mnie Jezus. Dziś może stać się Twoim Panem. Mój Jezus, mój Jezus, mój Pan. Mój Jezus, mój Jezus, mój Pan. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelką religię, przeklinam religię w umysłach ludzi. Szota rabasaku lurubase telerebese, urabaszaka laralabasatu lurubosu, urabasate lerebese kelerebese. Przeklinam Cię, diable, zabraniam Ci mówić dzisiaj do tych ludzi. Przeklinam Twoją moc w ich życiu, przeklinam Twoje dzieła w ich życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, ja teraz modlę się i dziękuję Tobie, że Twoje Słowo ma moc, że Twoje Słowo nie wraca puste, że Twoje Słowo wykonuje pracę. Ja teraz modlę się, abyś nawiedzał ludzi, abyś ich nawiedzał. Cudowny Święty Duchu, nawiedzaj teraz ich umysły, nawiedzaj ich serca. Ja modlę się, aby Jezus Chrystus stał się Twoim osobistym pragnieniem, aby stał się Twoim Panem i Zbawicielem, abyś porzucił religię, abyś porzucił religię. Porzuć religię, pojednaj się z Bogiem. To On umarł za Ciebie i za mnie, ale ja skorzystałam. To On cierpiał, to On cierpiał dla Twojego i mojego zbawienia. Kochani, krzyż jest pusty. Jezus zmartwychwstał. Możesz przyjąć przebaczenie grzechów. Możesz przyjąć Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Ja w ogóle nie jestem religijnym człowiekiem. Mam 44 lata, jestem mamą dwójki dzieci. Mam 24-letniego syna i 14-letnią córkę. Nie leżę krzyżem w kościele, ja jestem kościołem. Mam pewność Boga w sobie. Jezus mieszka we mnie i mówi dzisiaj do Twojego serca. I w taki sposób, w jaki ja mówię, taki jest Bóg. Bóg to ludzki Pan. To ludzki Pan. Ostatnio głosząc Ewangelię mówiłam, wiecie co się wydarzyło po zmartwychwstaniu Jezusa? O tym mówi Biblia. Że poszedł i spotkał w drodze do Emaus uczniów. Jako Pan, jako Zbawiciel, jako ten, który w ogóle pokonał śmierć, mógł się unieść w ogóle, nie wiem, w przestworza, stanąć w ogóle, nie wiem, kilka metrów nad ziemią. Ale on tego nie zrobił. Poszedł do ludzi. On poszedł do ludzi. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy chcesz przyjąć Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela? Jeśli tak, to pomódl się ze mną. Powiedz: Boże, przepraszam Cię za każdy mój grzech. Zmiłuj się nade mną. Przyjmuję Twoje przebaczenie. Przyjmuję odpuszczenie moich grzechów. Przyjmuję oczyszczenie Twojej świętej krwi. Powiedz: Duchu Święty, wypełnij teraz mnie. Ojcze, ja modlę się, abyś teraz wypełnił każdego człowieka, który pomodlił się tą modlitwą. I ja dziękuję Ci za ich życie. Ja dziękuję Ci za ich nowe narodzenie. Ojcze, dziękuję Tobie, że dziś zbawienie stało się ich udziałem. Uwielbiam Ciebie za to. Znajdź ludzi. Tak naprawdę już ich widzisz. Znalazłeś nas. Ludzi o takiej samej naturze. Ludzi o tym samym sercu. Stań się częścią żywej wspólnoty. Stań się częścią żywej wspólnoty Jezusa Chrystusa. Kochani, dziękuję, że posłuchaliście tego, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Cześć.